Kryzys na granicy. Białoruski dyplomata wezwany do MSZ. Kryzys na granicy. Harga Dafa i res ambasady Białorusi wezwany do MSZ. Harga Dafa i res ambasady Republiki Białorusi w Polsce Aleksandr Czasnouski został w piątek wezwany do polskiego MSZ. Dowiedziała się pap. Sprawa ma związek z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września, w związku z presją migracyjną, w 183 miejscowościach województwo. Podlaskiego i Lubelskiego, przylegających do granicy z Białorusią, obowiązuje stan wyjątkowy. Początkowo stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni, został przedłużony o kolejne 60 dni. Od sierpnia, Polska Straż Graniczna udaremniła ponad 10 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, a 1,5 tysięcy osób zostało zatrzymanych w głębi kraju i przewiezionych do ośrodków dla cudzoziemców. Tylko we wrześniu 7535 razy próbowano sforsować granicę. We wtorek wiceszef MSZ Marcin. Przydacz poinformował, że do władz Białorusi została skierowana kolejna nota z propozycją wysłania przez Polskę konwoju humanitarnego dla migrantów na granicy, a ciężarówki są gotowe do wyjazdu. Zarzuty wobec Polski w środę rzecznik białoruskiego MSZ Anatol Chłazo oświadczył, że propozycja Polski to politykierstwo i retoryka populistyczna, niezwiązana z realnością i sytuacją. Zdaniem Hłaza, w pospiesznych jednostronnych decyzjach polskich władz, by wysłać coś bez sensu, prośby czy choćby zgody partnera, to przejaw konkretnego lekceważenia białoruskiej państwowości i suwerenności. Rzecznik białoruskiego MSZ zarzucił polskiej stronie, że na terytorium Polski uchodźcy są bici do półśmierci, nielegalnie wypychani poza granicę i nie żałuje się nawet niepełnosprawnych dzieci. A także, że polskie władze wprowadziły stan wyjątkowy na granicy, by to ukryć. Jego zdaniem Polska ignoruje decyzje organizacji międzynarodowych. W piątek Rzeczniczka Straży Granicznej i podporucznik. Anna Michalska poinformowała, że w czwartek patrol służb białoruskich oddał strzały w kierunku żołnierzy wojska polskiego, którzy razem ze ZG patrolują granicę. Jak zaznaczyła, prawdopodobnie strzały te oddano przy użyciu ślepej amunicji. Nikomu nic się stało.